W lutym 2019 roku ciężarówka z kwasem siarkowym nie dotarła do kopalni Mutanda, złoża miedzi i kobaltu w południowo-wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Wyciek kwasu stopił samochody i ulice, łącząc metal, asfalt i ludzkie ciała w jedną masę. Nie było ucieczki nawet na poboczu drogi. Opary kwasu wypalały płuca i oczy. A ci, którzy ocaleli, kończyli jako osoby niepełnosprawne. Ale teraz kwas siarkowy zabrzmi jak zwykły ocet, bo gdyby w ciężarówce znajdował się kwas fluoroantymonowy, mógłby on przepalić na wylot naszą planetę. Używa się go w przemyśle chemicznym i może posłużyć jako narzędzie chemicznej apokalipsy. Ale mam pomysł, jak wykorzystać tę straszliwą moc w szlachetnym celu, ratując Ziemię przed śmieciami, doszczętnie je wszystkie rozpuszczając. Kwas fluoroantymonowy jest ponad miliard razy silniejszy niż najczystszy kwas siarkowy. Błyskawicznie rozpuszcza stal, beton, szkło i oczywiście wszystkie śmieci. A gdyby zastąpić kwas solny w naszych żołądkach kwasem fluoroantymonowym, można by jeść wszystko, trawić gwoździe i plastikowe opakowania. Ale do tego trzeba by mieć teflonowy żołądek. A co najważniejsze, nigdy już nie wypić wody. A wszystko dlatego, że kwas fluoroantymonowy ma kilka cech, które odróżniają go od innych. Gdyby kilka kropel tego kwasu spadło na dłoń, w ciągu kilku sekund przepaliłoby każdą odzież roboczą, rękawice, kombinezon i dotarłoby do skóry. I wiadomo, że czekałoby cię oparzenie chemiczne i ekstremalny ból. Skóra natychmiast by się rozpuściła i zaczęła topić mięśnie i ścięgna. Ale wtedy wydarzyłoby się coś nieoczekiwanego. Oprócz tego kwas zacząłby wrzeć, a ze skóry unosiłaby się para. Najpierw pojawiłby się zapach gotowanego mięsa, a potem do nozdrzy dostałby się toksyczny gaz. Szok wywołany bólem wyłączyłby mózg w minutę. Teraz wiesz, że kwas fluoroantymonowy w przeciwieństwie do innych nie tylko rozpuszcza całą materię, ale i gwałtownie reaguje z wodą, uwalniając ciepło i gazowy fluor. Tkanki w ciele składają się w 2/3 z wody, więc przed ich rozpuszczeniem kwas zagotowałby całą zawartą w nich wilgoć, a potem uwolnił toksyczny fluor jako produkt reakcji chemicznej. Gdyby kwasu było więcej, dłoń rozpuściłaby się całkowicie w ciągu zaledwie 6 minut. Skóra zniknęłaby niemal natychmiast, a po niej mięśnie i kości. Ale pewna śmierć już w pierwszej minucie nie pozwoliłaby ci obejrzeć tego widowiska. Nawet jeśli udałoby ci się zachować przytomność, toksyczny fluor zabiłby cię. Gdy tylko twoim płucom skończyłby się tlen, zmuszając cię do wdychania zatrutego powietrza. Gdyby kwasem wypełnić basen, w zaledwie 15 minut zagotowałby się i całkowicie rozpuścił twoje ciało, skórę, mięśnie, narządy wewnętrzne i kości. Na szczęście śmierć byłaby niemal natychmiastowa tuż po zanurzeniu. Ale taki basen przydałby się do rozpuszczania śmieci. Tylko z czego go zbudować, żeby superkwas go nie rozpuścił? Jest pewien sposób. Do przechowywania kwasu fluoroantymonowego można używać tylko zbiorników z teflonu. Teflon opiera się na fluorowodorze, czyli tym samym składniku, który zawiera sam kwas, co pozwala mu wytrzymać tak trudne warunki. Jednak nawet gdyby udało się zbudować przeogromny basen z teflonu, pojawiłby się kolejny problem. Gdyby po prostu zanurzyć śmieci w naszej super żrącej cieczy, kwas reagowałby z wilgocią, a my uzyskalibyśmy natychmiastowy wzrost temperatury i ciśnienia.
Śmieci nie zdążyłyby się rozpuścić, bo zostałyby rozproszone przez eksplozję termiczną wraz z resztkami wrzącego kwasu i chmurami toksycznego gazu. Zanim zaczniemy pozbywać się śmieci za pomocą superkwasu, lepiej ocenić ryzyko i opracować zasady bezpieczeństwa. Na przykład, co gdyby wypadek, który opisałem na początku filmu, powtórzył się i przewróciła się ciężarówka z kwasem nie siarkowym, a właśnie fluoroantymonowym? Tym razem byłoby znacznie więcej ofiar śmiertelnych niż w Kongo, do tego ślepota, zatrucie gazem i oparzenia chemiczne dla tych, którzy mieli szczęście przeżyć. Aby zneutralizować kwas, trzeba by wypełnić miejsce wycieku tonami wapna, które samo w sobie jest trujące i szkodliwe dla żywych istot. Dziesiątki spryskiwaczy mgłowych zalałyby pozostałości wodą, aby zobojętnić związki chemiczne, które głęboko przeniknęłyby do gleby. Reagując z wodą, kwas uwolniłby do atmosfery setki metrów sześciennych toksycznego fluoru. Wymagałoby to ewakuacji wszystkich pobliskich miejscowości, a miejsce wypadku przez długi czas pozostawałoby zatrutym miejscem, w którym nic nie mogłoby rosnąć ani żyć. A to i tak najlepszy scenariusz. Co jeśli służby ratunkowe nie byłyby przygotowane na lokalną apokalipsę podczas recyklingu śmieci, a kwas nadal wypalałby i rozpuszczał ziemię? Liczba ofiar byłaby oczywiście znacznie wyższa, ale od razu powiem, nie, kwas nie wypaliłby całej planety. Reagując z wilgocią w glebie lub docierając do warstwy wodonośnej, kwas spowodowałby drugi Czarnobyl, zatrułby powietrze gazem fluorowym, zamieniając hektary ziemi w spaloną pustynię na dziesiątki lat. Ale nie dotarłby w głąb ziemi. Woda wygotowałaby się wraz z kwasem, a atmosfera planety wchłonęłaby cały toksyczny gaz. Powinniśmy więc być w stanie poradzić sobie z wszelkimi wypadkami i wyciekami kwasu. Choć z punktu widzenia ekologii nie byłoby tak pięknie. Ale nawet gdyby cały transport odbywał się w najbezpieczniejszych możliwych warunkach, to dopiero początek wyzwań. Rozpuszczanie śmieci trzeba by zacząć od takich, które nie zawierają wilgoci. Szkło, polimery, plastik, metal. Konieczny byłby wielki przesiewacz do oddzielania różnych rodzajów śmieci i dziesiątki tysięcy pracowników. Następnie musielibyśmy zastosować technologię odwadniania zwykłych rodzajów śmieci przed ich rozpuszczeniem. Najpierw musielibyśmy odparować całą wodę lub wycisnąć ją na ogromnych wirówkach. Powstałyby wielkie fabryki do przygotowywania śmieci, a specjalne zbiorniki do rozpuszczania musiałyby mieć ogromne objętości milionów metrów sześciennych, specjalne systemy bezpieczeństwa i, co najważniejsze, pełną powłokę teflonową. Jeśli wypadek z takim basenem też miałby miejsce, cóż, to nie byle cysterna. Kwas trafiłby do rzek, mórz i oceanów, a miliony ton kwasu, wrzącej wody i gazu fluorowego spowodowałyby katastrofę, przy której góry śmieci wydawałyby się ekologicznym rajem. Oczywiście budowa gigantycznych stacji sortowania, ogromnych zakładów odwadniania śmieci i tysięcy kolosalnych teflonowych basenów z kwasem wymagałaby inwestycji rzędu bilionów dolarów. Taniej już wyjdzie wysłanie śmieci do czarnej dziury niż rozpuszczenie ich w kwasie. Poza tym, rozwiązując niektóre problemy środowiskowe, stworzylibyśmy inne i to znacznie poważniejsze, a planeta z zaśmieconej zmieniłaby się w spaloną, na której życie możliwe byłoby tylko w maskach gazowych i kombinezonach, chroniących przed chemikaliami. A, może za bardzo się podekscytowałem. Mój pomysł zniszczenia śmieci za pomocą superkwasu jest zbyt radykalny. Oczywiście nikt nie chce tak ryzykować przyszłością planety i inwestować w tak wątpliwy biznes wartością równą rocznych dochodów Stanów Zjednoczonych. Ale być może ludzkość ma łatwiejszy sposób
Oto japońska wioska. Kamikatsu. Jej mieszkańcy nie potrzebują moich szalonych pomysłów, bo znaleźli bardziej rozsądny system, a nawet odmówili budowy spalarni na własny koszt. Ich dobrowolny system wymaga całkowitej świadomej dyscypliny. Napisz w komentarzach, czy wolisz sortować swoje śmieci na 34 rodzaje, wynosić je o określonych godzinach ściśle według harmonogramu. Osobiście przekazać je do sortowni i, aby niczego nie pomylić, skorzystać z 27-stronicowej instrukcji. A czy może wracamy do pomysłu z superkwasem?